żurawie to dla mnie najbardziej charyzmatyczne ptaki Polski. Ich nastrojowy klangor zniewala, pełen uroku i tęsknoty. Jakże nie fotografować tych ptaków? Najlepiej zrobić to na przedwiośniu, kiedy żurawie zajmują rewiry lęgowe i odbywają swoje malownicze toki. W filmie pokażę, jak je wtedy sfotografować. Tak wchodzę do jednej z moich czatowni, którą zbudowałem na skraju leśnej polany w pobliżu bagna z żurawiami. Ukrycie zajmuję po południu, licząc na wieczorną fotosesję. Ptaki te przed lęgami tokują najintensywniej rano i wieczorem, a za dnia przebywają na żarowisku, często na odległych polach. Tam również można je sfotografować, ale toki są tam mniej intensywne, poza tym znacznie trudniej się ukryć na otwartym polu. Doskonale wkomponowuje się w krajobraz i nie wywołuje lęku u żurawi. A to umożliwia fotografowanie ptaków zachowujących się naturalnie. Tylko wtedy możemy podpatrzeć i uwiecznić magiczne momenty dzikiej przyrody. Obecność właścicieli na polanę wylądowała obca para i próbowała oznakować głosem przejęcie polany. Ale oto powraca prawowita para i aktywnie i skutecznie broni swej posiadłości. Czasami dochodzi do zaciekłych walk.
Najlepiej wejść do ukrycia przed świtem, w kompletnej ciemności. Oczywiście, jeśli nie świeci księżyc. Mamy wtedy możliwość fotografowania porannych hejnałów żurawiej pary. Także rankiem częściej można zaobserwować rytualny marsz paradny żurawi. Marsz paradny jest nierzadko preludium do miłosnych aktów. Czasem po zbliżeniu ptaki niesione emocjami tańczą. Chcecie przeżyć i fotografować żurawie toki, to zapraszam do mnie na Dolny Śląsk na warsztaty fotograficzne. Więcej zdjęć dzikiej przyrody znajdziecie natomiast w mojej nowej książce Uroczyska Polski, która ukaże się już wiosną tego roku. Pracowałem nad nią 10 lat. Serdecznie polecam.